Mógłby Pan powiedzieć, jakie były główne czynniki, które spowodowały, że Czarni się przegrali mecz z Polpanem Ostrowem Gdańskim? No, na pewno zbiórka na taką tablicę, zbyt dużo tych piłek nam zebrali i z tego mieli ponownienia akcji, dodatkowe punkty. Także kontra, Michael Higgs dzisiaj z tej jednej zabrytki nas trafił i nas skatował. Trener Adamaitis na konferencji prasowej wspomniał, że Polfarma bardziej chciał wygrać. Czy Pan jako zawodnik zgadza się z tą opinią? Też chcieliśmy wygrać. Może z zewnątrz to wyglądało, że więcej energii Polfarma w tym meczu włożyła, ale mówię, że właśnie tu też dzieci wygrać. Michael Higgs rozegrał dzisiaj niesamowite zawody i rzucał jak natchniony. Nie było na niego lekarstwa. Jak miała wyglądać ostatnia akcja? Spodziewaliście się takiego rozwiązania, że Higgs, który dzisiaj zdobywał najwięcej punktów, otrzyma tą piłkę? No nie, tak naprawdę to każdego piłka tam mogła trafić, prawie trafiła do Mankara. W ostatniej minucie Polparma popełniła kilka strat. Czuliście już, że zwycięstwo jest blisko? Na pewno ta końcówka wyglądała lepiej w naszym wykonaniu, więcej tej energii było. W obronie no, było blisko, ale wrogo przysłowiowe kroki na tych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.